rozpoczynamy realizację projektu Zielone Wyspy, cztery nowe zielone miejsca, które w Redutowach powstaną, czego mieszkańcy się mogą spodziewać. Na pewno mogą się spodziewać nowych miejsc, gdzie można spokojnie spędzić czas na łonie przyrody, pobawić się z dziećmi, a także obcować z naszą redutowską naturą. Miejsce te, które, na którym stoimy, czyli teren przy ulicy Engelsa, zlokalizowane pomiędzy garażami a parkingiem przy ulicy Plebiscytowej pod szpitalem. Jest to teren po byłej oczyszczalni szpitalnej, który dzisiaj chcemy pokazać, że takie tereny też mogą świecić zielonym światłem, zielonym i pięknym otoczeniem dla mieszkańców Redutów. Drugi teren to jest teren przy ulicy Obywatelskiej. Dzisiaj to jest też teren zielony, gdzie jeszcze prowadziliśmy niedawno niwelację terenu, ale ma być to teren z zielenią uporządkowaną, gdzie mieszkańcy, którzy na przykład z osiedla Orłowiec udają się na ulicę Ofiar Terroru, czyli do tej części usługowej miasta, nie muszą już wzdłuż ulicy Obywatelskiej przy samochodach iść, ale mogą przez park w spokoju udać się do siebie na osiedle Orłowiec, mogą w spokoju zejść na ulicę Ofiar Terroru. Przy Urzędzie Stanu Cywilnego tam też jest zieleń, jakby ktoś był już taki dociekliwy, ale ta zieleń ma zostać uporządkowana. Ma zostać zrealizowane także miejsce, gdzie pary młode, bo wiemy, że Urząd Stanu Cywilnego, więc śluby cywilne, gdzie pary młode mogą także już odbyć sesję fotograficzną, czyli ma być kompozycja kwiatowa, ma być żywa świątynia, czyli żywa architektura, świątynia zbudowana z wierzby wiciowej. Ulica Korfantego, czyli czwarty nasz teren zielony, to jest największy z terenów. Tam są m.in. zaplanowane łąki kwietne, które będą cieszyły oko właśnie różnymi kolorami, odnośnie związane to jest też z porami roku. Każda pora roku przyniesie nam inny kolor. Każda wyspa to są pewne kolory, którymi będzie się właśnie charakteryzowała. Mimo tego, że one są ogólnie bardzo kolorowe, bo różne rośliny są tak, aby przez cały rok zachwycały oko, to jednak musieliśmy ten kolor, który przoduje, czy który jest wyróżniany na tej wyspie, przydzielić dla danej wyspy. I tak powstały nazwy. Jest wyspa szmaragdowa, jest wyspa miętowa, jest wyspa seledynowa, jest wyspa szafirowa. Pierwsze efekty zgodnie z umową to jest 16 czerwca mają zostać oddane do użytku dwie wyspy. Wyspa przy ulicy Engelsa oraz wyspa przy ulicy Raciborskiej, czyli wyspa przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Następne dwie wyspy, czyli wyspa przy ulicy Obywatelskiej oraz wyspa przy ulicy Korfantego, to są wyspy, które mają zostać zrealizowane do 16 sierpnia. To wszystko robimy dla mieszkańców, po to, aby ta zieleń w Redutowach cały czas się powiększała i aby tych miejsc zielonych, miejsc, gdzie rekreacyjnie ludzie spędzają swój wolny czas, było jak najwięcej.